Proszę Państwa, proponuję, no działamy w takich warunkach, dzisiaj to pojęcie było używane, ale nie chciałbym tutaj, żebyśmy wszyscy odnieśli wrażenie, że przechodzimy do ekonomii chaosu i jest to kongres chaosu. Działamy w takich warunkach troszkę improwizowanych, bo jak się pierwsza sesja obsunęła, no to potem wszystkie następne się też obsuwają. Proszę Państwa, dobry wieczór, ja się nazywam Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie przybyli na tę sesję. To prawdopodobnie będzie najlepsza sesja w ciągu tego kongresu. Miałoby to, na to wpłyną na pewno takie czynniki jak renoma, obecność znakomitych panelistów, dyskutantów, a ja postaram się z kolei zadowolić publiczność, która siedzi po tej stronie, bo proszę Państwa, na razie jest kongres, ale nie ma dyskusji. Tutaj chciałbym, żeby była dyskusja. W żadnym razie, to już teraz mówię tak z myślą o panelistach, w żadnym razie nie chciałbym, żeby wystąpienia Państwa polegały na prezentacji referatów. Państwo wszyscy byli uprzedzeni o regułach gry. Te reguły gry są takie, że powstała pewna lista pytań i Państwo jesteście proszeni o to, aby przez pryzmat Państwa referatów, tudzież przez pryzmat Państwa innej wiedzy, odnieść się do zadanych pytań, a te zadane pytania wpisują się w taki nurt, jak w średnim i długim okresie może prawdopodobnie ewoluować pozycja gospodarki polskiej w gospodarce globalnej oraz odpowiednio w gospodarce Unii Europejskiej oraz jakie w związku z tym można sformułować zalecenia dla polityki gospodarczej i przedsiębiorstw i firm. Proszę Państwa, jak wiemy, wszyscy jesteśmy teraz w cudzysłowie maltretowani pod takim kątem, żeby to, co robimy, było praktyczne. No więc niezależnie od tego, z jakich pochodzimy szkół teoretycznych, metodologicznych, to ja prosiłbym, żebyśmy się wszyscy umówili na tej sesji, że właśnie nachylamy się pod tym praktycznym kierunkiem, a więc zalecenia dla naszej polityki gospodarczej, zalecenia dla naszych firm pod kątem tego, jaka ma być i jaka chcielibyśmy, żeby była pozycja naszej gospodarki, gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej. I proszę Państwa, ponieważ wszyscy paneliści pytania znają, ale nie wszyscy Państwo je znają, to ja może tak szybko przebiegnę wzrokiem i te pytania przeczytam po prostu. Kryzys gospodarki światowej, stan przejściowy czy permanentny? To jest po pierwsze. Po drugie, w ostatnich 20 latach umocniła się tendencja do przesuwania się punktu ciężkości gospodarki światowej do Azji Wschodniej. Ta prawidłowość dotyczyła przede wszystkim strony podażowej gospodarki oraz doprowadziła do głębokich zmian kosztów wytwarzania, globalnej realokacji produkcji i zmian w łańcuchu dostaw. Wzrasta znaczenie strony popytowej w Azji Wschodniej, która szczególnie w okresie 2007-2009 złagodziła wpływ kryzysu w USA i w Europie na gospodarkę światową. Które z tych tendencji w sferze agregatowej podaży i w sferze agregatowego popytu będą przeważać w krótkim, które w średnim, a które w długim okresie? Dalej, jaki będzie wpływ tych tendencji na szanse i zagrożenia rozwojowe Polski? Dalej, czy kierunek Azji Wschodniej może stworzyć poważne możliwości różnicowania zależności polskiej gospodarki od regionalnych tendencji gospodarczych? I już ostatnie, czy kraj o takiej skali jak Polska, będący członkiem Unii Europejskiej, powinien mieć i czy ma narzędzia systemowego wspierania dywersyfikacji więzi gospodarczych? Proszę Państwa, mieliśmy w planie 10 panelistów, jest panelistów 8. I ja chciałbym teraz uprzejmie prosić Państwa dokonać takiej alokacji czasu i ja będę tego naprawdę pilnował, także przepraszam od razu za brutalność, ale będę to robił z upoważnienia i w imię zadowolenia naszej widowni. Wszyscy paneliści mają do dyspozycji, umówmy się, po 5 minut, aby odnieść się do wybranych przez siebie kwestii, które przed chwileczką zasygnalizowałem. Czyli nie ma obowiązku odpowiadania na wszystkie pytania, bo to jest niemożliwe. Możecie Państwo wybrać sobie te, w których się czujecie najlepiej, czy gdzie Państwo uważacie, że Państwa poglądy no, są tutaj, są istotne, są ważne. I chciałbym, proszę Państwa, żebyśmy się nie bawili w przestrzeganie alfabetu, to chciałbym przedstawić wszystkich panelistów. To będzie przede wszystkim pan profesor Bogdan Ślusarz,
pan doktor Jakub Górka, pan doktor Mariusz Jan Radło, pan profesor Grzegorz Gorzelak, pan profesor Leszek Bednarczyk, dalej pan profesor Henryk Wnorowski, pan profesor Edward Malendowski i pani doktor Małgorzata Zielenkiewicz. Proszę państwa, kolejność może zrobimy taką, że rozpoczniemy z tamtej strony i będziemy się przesuwać w tę stronę, żebym się nie pomylił, kto jest pierwszy, a kto ostatni w alfabecie. Dobrze? Bardzo proszę, pani doktor ma pierwszy głos. Włączam stoper, 5 minut. Jak państwo będą sami dbać o czas, to ja w ogóle nie będę ingerował, ale jak państwo nie będziecie dbać, to będę ingerował. Jeszcze tylko słówko od organizatorów, nim część merytoryczna się zacznie. Mają państwo w teczkach ankiety. Bardzo prosiłbym o ich wypełnienie. One dotyczą oceny sesji, bo ponieważ tutaj kongres jest dofinansowany przez Narodowy Bank Polski i oni oczekują od nas pewnej oceny tego wydarzenia. W związku z tym będziemy bardzo zobowiązani za wypełnienie ich odłożenie na końcu, tam na stoliczku pod koniec sesji. Dziękuję bardzo i już więcej nie przeszkadzam. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja chciałam się odnieść do pytania piątego o narzędzia systemowe wspierania dywersyfikacji więzi gospodarczych, a właściwie generalnie o narzędzia systemowe wspierania czy handlu zagranicznego, czy inwestycji zagranicznych, bo o tym w dużej mierze są poprzednie pytania. Generalnie kraje transformacji, kraje Europy Środkowej i Wschodniej poczyniły duże postępy, jeżeli chodzi o otwieranie rynków, liberalizację handlu, natomiast nie jest to jedyny element systemowy istotny z punktu widzenia przyciągania kapitału zagranicznego. Tutaj również ma znaczenie prowadzenie działalności, warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakość instytucji. O tym trochę już było na poprzedniej części, na poprzednim panelu. Ja badając zmiany w Unii Europejskiej staram się wychodzić poza tę Unię Europejską, ponieważ zmiany generalnie zachodzą również poza Unią i dopiero w odniesieniu do grupy kontrolnej, czyli tych krajów, które miały podobny start, ale do Unii nie weszły, można zaobserwować pewne zmiany. Rzeczywiście integracja europejska przynosi przyspieszenie wielu zjawisk. Globalizacja, o której tu niewątpliwie dużo będzie, ale nie tylko rozumianej ekonomicznie, również tej społecznej i politycznej. Przyspiesza proces doganiania, przyspiesza też zmiany instytucjonalne czy systemowe. I tutaj wykorzystywałam różne indeksy wolności gospodarczej czy jakości rządów. Korzystając z metod klastrowych na ogół, które grupują kraje według podobieństwa, stopnia podobieństwa pod względem różnych kryteriów. I owszem, zachodzi w procesie integracji pewien stopień konwergencji systemowej. Natomiast wciąż te kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie tworzą jednej grupy podobieństwa, jednego klastra ze starą Unią Europejską, chociaż również nie tworzą już z krajami Europy Wschodniej, które do Unii nie weszły. No i teraz na czym polega specyfika, bo to jest istotne z punktu widzenia tych poruszonych zagadnień. Na czym polega ta specyfika, odmienność naszego systemu i krajów znajdujących się w naszej grupie klastrowej? Po pierwsze jest to zaburzenie procesu akumulacji kapitału, który normalnie w kapitalizmie opiera się przede wszystkim na działalności gospodarczej. Natomiast w tych krajach nowych członkowskich w dużej mierze opiera się na konkurencji, rywalizacji o kontrolę nad zasobami z poprzedniego systemu oraz o środki unijne. Druga sprawa to jest niska jakość instytucji publicznych, tutaj prawa własności czy stopień korupcji, stopień zabezpieczenia prawnego umów i tym podobne. I po trzecie, relatywnie wysokie bariery prowadzenia działalności gospodarczej i to przede wszystkim dotyczy Polski. Oczywiście te trzy kwestie się ze sobą łączą, bo tam, gdzie jest wysoki poziom regulacji, tam jest też możliwość nadużyć i jednocześnie jest to też hamulec, żeby ta akumulacja kapitału postępowała w drodze działalności gospodarczej. Ale właśnie jeżeli chodzi o pozycję Polski, Polska ma bardzo wysokie ograniczenia nie tylko na tle Unii Europejskiej, w ogóle na tle Europy. Tutaj zależy, jaki wskaźnik najbardziej taki restrykcyjny wynik przyniósł indeks swobody prowadzenia działalności gospodarczej Heritage Foundation. W 2012 roku Polska na 42 kraje, które badałam, zajmowała 38 miejsce. Czyli gorzej działalność prowadzi się według tego indeksu
tylko w czterech krajach i to jest Serbia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Ukraina. No inne wskaźniki typu Doing Business czy indeks Frasera dają trochę lepsze pozycje, niemniej wciąż poniżej średniej unijnej i poniżej średniej Europy. I dlaczego to ma znaczenie w tym kontekście wymiany zagranicznej czy pozyskiwania kapitału zagranicznego? Ponieważ warunki prowadzenia działalności nie warunkują tylko działalności tych rodzimych przedsiębiorstw, ale także wpływają na atrakcyjność kraju dla inwestorów zagranicznych. Jeżeli Polska ma tak wysokie bariery, oczywiście atrakcyjność w tym momencie jest niższa i to nie tylko dla krajów Europy Zachodniej przyzwyczajonych do wyższego stopnia swobody gospodarczej, ale również na tle krajów wschodnich, bo również w porównaniu do nich mamy wysokie bariery. Także na ten aspekt chciałam zwrócić uwagę. Potrzeby obniżania barier prowadzenia działalności gospodarczej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana profesora. Dobry wieczór państwu. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Proszę państwa, no, czuję się zaszczycony, że ja mogę w takiej roli, w takim miejscu i przed państwem podzielić się pewnymi swoimi refleksjami dotyczącymi może niekoniecznie tego, co napisałem bezpośrednio w referacie, który zgłosiłem na konferencję czy na kongres, ale raczej chciałbym, bo ten referat czy to moje opracowanie jest dostępne, można przeczytać. Chciałem i bardzo się ucieszyłem i dlatego mówię o tym, że czuję się zaszczycony być właśnie tutaj, że mam okazję w pewnym stopniu, za chwilę to państwo ocenicie, na ile mi się to udało, ale ustosunkować się do niektórych zadanych przez pana rektora Gorynię problemów, do którym powinniśmy się dzisiaj, czy chcielibyśmy się dzisiaj zająć. Mój referat dotyczył zmian pozycji konkurencyjnej Polski, zwłaszcza w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego, na jednolitym rynku europejskim, na tle pozostałych nowych państw członkowskich, a w zasadzie na tle pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej. O tym referacie nie będę dużo mówił, chciałem tylko tyle powiedzieć, że no całkiem dobrze w tym okresie trudnym polscy eksporterzy, polscy producenci sobie radzili, ale trzeba powiedzieć, że, bo dość często powtarzamy to sformułowanie, ja bym dodał do tego, o czym się rzadziej już mówi, że radziliśmy się dość dobrze i ta nasza pozycja w ostatnim okresie, no raczej możemy powiedzieć, uległa poprawie, a nie pogorszenie, między innymi dlatego, że inne kraje, nasi najbliżsi partnerzy, nasi sąsiedzi, popełnili znacznie więcej błędów aniżeli my i takim ewidentnym nasuwającym się no, natychmiast przykładem, no to przykład Węgier. I też, żeby za dużo nie przedłużać, wiadomo, kilkanaście lat temu porównywanie polskiej gospodarki, poziomu warunków życia gospodarki węgierskiej, co z tego porównania wychodziło. No i wiemy, gdzie w tej chwili, jaka sytuacja, jak oceniana jest i na arenie międzynarodowej i wewnątrz kraju sytuacja na Węgrzech. Więc te sukcesy zawdzięczać trzeba byłoby nie tylko i tylko sukcesom naszych przywódców, naszych nie wiem, władz i rządu. Trzeba również popatrzeć na to z tej perspektywy otoczenia zewnętrznego. I teraz z tych pytań, które pan profesor, pan rektor był uprzejmy zadać, takie, które najbardziej wydaje mi się, jestem kompetentny, ale w bardzo ograniczonym zakresie, to pytanie 4 i pytanie numer 5. Ja miałem dość długą przerwę w pracy na uczelni, to były całe lata 90. Zajmowałem się wtedy między innymi, albo przede wszystkim naszą dyplomacją gospodarczą w regionie państw Europy Środkowej i Wschodniej. Pracowałem w naszej ambasadzie w Budapeszcie. Różne rzeczy w tamtym okresie czasu właśnie w tym obszarze dyplomacji gospodarczej się działy. I nawiązując do pytań zadanych przez, czy sformułowanych przez pana rektora, no przede wszystkim wysuwają się w pewnym stopniu niejako automatycznie no pewne wnioski. Jednym z tych wniosków jest to, że w tym zglobalizowanym świecie nasz udział jest
no, skrajnie niezdywersyfikowany. Znaczna część, większa część, około 60% naszego eksportu to eksport ukierunkowany na kraje Unii Europejskiej. Jakiekolwiek zaburzenia w tym obszarze automatycznie, może nie w takim stopniu, jak to w przypadku na przykład Słowacji, ale automatycznie odbijają się i będą się odbijać na naszej pozycji. I odpowiadając na pytanie pana rektora, już czas najwyższy, ja bym tak powiedział, co prawda na tych rynkach Azji Wschodniej, ale ja bym dodał jeszcze do tego rynek Stanów Zjednoczonych, rynek Ameryki Północnej, rynek Ameryki Łacińskiej, Ameryka Północna czy Stany Zjednoczone, wszyscy o tym słyszeliśmy, pewnie emocjonalnie obserwujemy to, co się dzieje, propozycja nowego porozumienia, ważnego porozumienia Stany Zjednoczone, Unia Europejska. My, wydaje się, że nie za bardzo jeszcze zdajemy sobie sprawę z tego, jeśli to porozumienie by weszło w życie, o utworzeniu strefy wolnego handlu, jakie to będzie miało konsekwencje dla polskich eksporterów, dla polskich importerów również i w ogóle dla polskich producentów, więc trzeba byłoby się na to przygotować. No, uczestniczymy w tych rynkach pozaeuropejskich, do tej pory uczestniczyliśmy, ale raczej jako za pośrednictwem wielkich korporacji, firm, my tam odgrywamy niewielką rolę, więc trzeba byłoby, patrząc z punktu widzenia tych moich doświadczeń związanych z informacją gospodarczą, zastanowić się, czy to, co władze, Ministerstwo Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym obszarze dyplomacji gospodarczej do tej pory robią i jakie planują w tym zakresie zmiany, przedsięwzięcia, czy to odpowiada tym nowym wyzwaniom. I ja chciałbym tylko takiego jednego elementu związanego z dyplomacją gospodarczą się odnieść. Mianowicie w 2006 roku zrobiliśmy no coś raczej niespotykanego w Europie. Podzieliliśmy kompetencje odnoszące się do dyplomacji gospodarczej pomiędzy dwa ministerstwa, dwa resorty, ministra spraw zagranicznych i ministra gospodarki. Aktualnie minister gospodarki odpowiada za tę promocję w zasadzie tylko w 40 kilku krajach. Reszta należy do kompetencji ministra spraw zagranicznych. Pierwsza rzecz, która się nasuwa. Jeśli ja mam 10 zł, pójdę do kawiarni, to kupię i kawę, i przy okazji ciasteczko. Jeśli podzielimy to na dwie części, to albo mam kawę, albo ciasteczko. Ówcześni politycy opozycyjni 2006 roku zapowiadali, że jak my tylko odzyskamy władzę, to natychmiast to zmienimy. Nie bardzo widać efektów tej zapowiedzianej wtedy zmiany i tym, korzystając z tej okazji, że mogę tutaj uczestniczyć, tym swoim wrażeniem, opinią chciałem się z Państwem podzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze, dziękuję. Za chwileczkę przekażę głos panu profesorowi Wnorowskiemu, ale chciałem wybrnąć z pewnej sytuacji, która jest dla mnie trochę kłopotliwa. Pojawiła się pani profesor Anna Ząbkowicz i może okraszę to taką anegdotą. Kobieta zmienną jest. Wczoraj pisała do mnie e-mail, że nie będzie na naszej sesji, a dzisiaj jest, więc zapraszam pani profesor. Zapraszam za biurko. Pan profesor Wnorowski mówi, pani profesor się przygotowuje. Reguły mamy takie, że się ustosunkowujemy do pytań przygotowanych dla panelistów i nie przekraczamy 5 minut, tak? Pan profesor Wnorowski teraz, tak, bo już jest przygotowany. Bardzo proszę, proszę przekazać mikrofon. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja zostałem zakwalifikowany do tego panelu. Bardzo się cieszę z tego powodu, że wspólnie z moim kolegą Jerzym Grabowieckim przygotowaliśmy referat, który był zatytułowany Wymiana handlowa z zagranicą, potencjalny czy rzeczywisty czynnik rozwoju regionów peryferyjnych. I po tym, co dzisiaj już usłyszeliśmy, bardzo się cieszymy, gdyż te wnioski, które generalnie formułowaliśmy w mikroskali, zgadzają się w wielu miejscach z tym, co dzisiaj usłyszeliśmy w tej szerszej dyskusji. Oczywiście to można przeczytać. Ja spróbuję się ustosunkować do dwóch zagadnień, dwóch pytań, które pan przewodniczący sformułował w tym liście do nas, czyli chciałbym jakoś się odnieść do punktu
do punktu pierwszego i do pytania pierwszego i czwartego i nie wiem jak uważnie wszyscy, czy od początku wszyscy byliśmy, jak uważnie słuchaliśmy, ale w mojej ocenie, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, kryzys gospodarki światowej, stan przejściowy czy permanentny, to myślę, że dzisiaj padła odpowiedź, że mimo tego, że otwierając kongres pan profesor Rudolf ogłosił koniec kryzysu, to później nawet on się chyba z tego wycofał. Natomiast wszyscy inni, którzy się wypowiadali, to raczej potwierdzali, że ten kryzys trwa. Jak nie trwa, to będzie wracał. Ja osobiście uważam także, że tak jest. Ja Państwu powiem, że w roku, tak naprawdę od razu, gdzieś tam w drugiej połowie września 2008 roku, myślałem, że ten kryzys największy od jakiegoś czasu spowoduje przeformułowanie naszego myślenia, naszego ekonomistów, przeformułowanie paradygmatu i przeformułowanie podstawowej formuły robienia biznesu, czyli takiego biznesu na rynkach kapitałowych, biznesu na spółek publicznych, na giełdach. Niestety tak się nie stało, ponieważ przyszły programy ratunkowe, no a trzeba by było się przyznać, tak, zaakceptować, że generalnie my wszyscy, tak, świat, gospodarka światowa nie jest na tym poziomie, na którym jest, tylko że trzeba zejść 3, może 4 szczeble na tej drabinie na dół i powiedzieć, to jest nasz prawdziwy poziom i tutaj zaczynamy od początku budować od nowa. Od nowa nikt tego nie zaakceptował. W związku z tym to, gdzie teraz staramy się sobie powiedzieć i czasami zachęcić, czasami przymusić do optymizmu, to nie jest ten poziom właściwy, to jest poziom zbudowany na bazie długu, na bazie pewnej bańki. W związku z tym czekają nas absolutnie powroty. Natomiast ja osobiście wierzę, że na pytanie czwarte odpowiadam pozytywnie i to nawet wynika z naszego referatu i nawet z analizy eksportu województwa podlaskiego, jakiegoś tak mikroeksportu i tutaj to, co dzisiaj też w sesji plenarnej było mówione, a mianowicie, że no niespecjalnie jest się z czego cieszyć jeszcze, że nasze przewagi komparatywne są budowane na niskich kosztach pracy oraz na jakichś indywidualnych umiejętnościach i że dobrze by było, jakby to się zamieniło na bardziej trwałe podstawy, ale na razie jest tak, jak jest i dobrze, że tak jest, ja uważam. W związku z tym i to jeszcze jakiś czas będzie, ta nasza konkurencyjność, która nawet będzie atrakcyjna dla rynków Azji Południowo-Wschodniej. I dzisiaj w tej sali, w pierwszej sesji, pan profesor Bożyk na pierwszym miejscu wśród naszych atutów wymienił rolnictwo i z całą pewnością to polskie rolnictwo będzie miało dużo do powiedzenia także na rynkach Azji Południowo-Wschodniej i może, no, tak jak zawsze, nie wszystkie sektory, natomiast mamy parę branż, z którymi tam sobie już dobrze radzimy, dlatego ja pozytywnie to oceniam, ten kierunek. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi i mam nadzieję, że pani profesor Ząbkowicz jest gotowa do startu. Spóźniona, ale przygotowana. Ekonomiści różnią się między sobą, to jest banał i w związku z tym moja wypowiedź będzie chyba tonować optymizm mojego przedmówcy, jak również optymizm profesora Wojtyny, który w ten sposób ładnie zakończył poprzednią sesję w numer jeden. Zadania, które przed nami postawiono, karkołomnego zadania, żeby przedstawić w jakimś stopniu swój referat i jednocześnie odpowiedzieć na pytania zadane przez moderatora, spróbuję wywiązać się w ten sposób, że najpierw wypunktuję pewne sprawy, które dotyczą pozycji Polski.
I będę odnosić te uwagi jedynie do oglądu tego, co jest, nie kusząc się o prognozy czy postulaty, które stawia w swoim referacie między innymi profesor Gorynia. A później, jeżeli czasu mi starczy, nawiążę do tego, o czym pisałam. Więc ogląd sytuacji wskazuje na to, że w Polsce mamy rozwój zależny, co oznacza, że nie tak wiele od nas zależy. Profesor Czapiński użył określenia niesuwerenna gospodarka. I rekomendacjom, które można znaleźć na przykład w referacie, o którym wspomniałam, należy przeciwstawić względne zacofanie Polski. Na przykład kiedy mówimy o tym, że trzeba rozwinąć, doskonalić techniki handlu zagranicznego, pojawia się pytanie o infrastrukturę. Wymiana towarami to nie wszystko, to jeszcze ubezpieczenia, transport, cała otoczka. To z kolei prowadzi nas do szerszej kwestii instytucji jako reguł gry i ich przestrzegania w naszym kraju. W innym referacie przygotowanym na kongres widziałam próbę klasyfikacji i Polska niestety w tej próbie pod względem rozwoju instytucji znajduje się na jednym z ostatnich miejsc, a więc pytanie o instytucje. Kolejna sprawa dotycząca oglądu sytuacji. Znaczenie emerging market. Polska mieści się w tej klasie. Co to określenie właściwie oznacza? Ono oznacza nowy, chłonny rynek. A praktyka niestety jest taka, że z jednej strony my, jako ta dostrzeżona gospodarka po transformacji systemowej, liczymy na inwestycje zagraniczne, które przyniosą nam oszczędności, modernizację, pozytywne efekty zewnętrzne. Natomiast rzeczywistość wskazuje na montownie, na centra outsourcingowe, sprawy, o których wspominał profesor Czapiński. To jeżeli, czy w związku z tym, to pytanie znalazłam w referacie profesora Goryni. Innovation czy efficiency, co jest ważne w doganianiu, odpowiedziałabym również używając języka obcego, corporation. Czyli wygląda na to, i to już jest taka ogólniejsza refleksja, nie pochodzi ona ode mnie, słyszałam ją już wcześniej na kongresie. W dzisiejszej gospodarce zdaje się mniej od konkurencyjności rozumianej jako wynik zdrowej konkurencji, którą wygrywa lepszy, liczy się siła rynkowa, a tą siłę mają właśnie korporacje. I to mnie prowadzi do tematu, którym zajęłam się w swoim referacie i nie wiem, czy mogę się nim... Jeszcze jedna minuta. Wobec tego... Spróbuję powiedzieć w dwóch zdaniach. Jesteśmy w Unii Europejskiej, a na szczeblu Unii Europejskiej, szczególnie wokół Komisji Europejskiej, trwa wytężony lobbying, przede wszystkim w reprezentacji biznesu. A w tych reprezentacjach największy głos mają właśnie wielkie, transnarodowe przedsiębiorstwa. To, że ten lobbying trwa, ma wpływ na politykę konkurencji między innymi, w której ramach Polska jako członek Unii Europejskiej się znalazła. To bardzo ogranicza nasze pole wyboru. Mój referat jest o tym, jak bardzo płynne reguły panują w tym świecie lobbyingu, w którym wykuwają się zasady polityki gospodarczej na szczeblu Unii Europejskiej. I może tym zakończę. Rewelacyjnie, dziękuję bardzo pani profesor. Proszę państwa, my tutaj w ramach panelu uprawiamy coś, co można by nowocześnie nazwać networking i w ramach tego networkingu doszliśmy do ustaleń, że teraz będzie mówił pan profesor Grzegorz Gorzelak. Racja się zaraz pojawi. Ja bardzo chciałbym kontynuować ten wątek, który pani profesor poruszyła, mianowicie rolę innowacyjności w rozwoju, jednocześnie nie zgodzić się z przedmówcą pani profesor, który powiedział, że tak jak jest, to jest dobrze i tak być musi. Otóż sądzę, że tak jak jest, jest dość niedobrze i grozi nam wypchnięcie nas z dobrych rynków i skazanie nas na
konkurowanie z Mołdawią, czy Ukrainą, czy Turcją, a być może Turcja niedługo nas też prześcignie. Manuel Castells, pisząc o kryzysie, który być może nawet jak się skończy i będzie wzrost spełzający, to na pewno zmieni strukturę gospodarki globalnej, zmieni główne mechanizmy rozwoju, stwierdził, że rola innowacji w gospodarce światowej po kryzysie będzie radykalnie większa. Że wiemy teraz, że następuje rozrywanie rynków pracy, że następuje względna pauperyzacja klasy średniej, dlatego że ci, którzy wymyślają, stają się coraz to bogatsi, ale jednocześnie coraz bardziej nieliczni, a ci, którzy tworzą, spędnie się pauperyzują i ich liczebność ciągle rośnie. Nawiązując do problematyki Azji Wschodniej, tak sobie pomyślałem, żeby prowokacyjnie powiedzieć Polska Chinami Europy, ale natychmiast się zreflektowałem, że nie, Polska Wietnamem Europy, dlatego że proszę pamiętać, że Chiny przeznaczają 1,7% PKB na badania i rozwój, że my do Chin eksportujemy miedź, a od Chin kupujemy elektronikę, czyli my w stosunku do Chin znajdujemy się w pozycji kraju bardzo słabo rozwiniętego, sprzedającego swoje surowce. Czyli mamy do czynienia z względną stabilizacją struktury gospodarczej Polski w segmencie niskim, w segmencie nie twórczym, ale wytwórczym, co niewątpliwie skazuje nas na relatywną niezamożność, powiem tak to łagodnie, dlatego że segment niski jest segmentem pracochłonnym, a jeżeli wyrób segmentu niskiego ma być tani, to trzeba pracownikowi płacić mało. Odwracając sytuację, tylko innowacyjni mogą być zamożni, bo tylko innowacyjni mogą korzystać z renty innowacji, z renty, która im daje tę przewagę. W takiej książce, która niedawno wyszła, New Geography of Jobs, niejakiego Marietti'ego, czytamy na przykład, że jedynym Amerykaninem, którego kupujący iPhone'a w Stanach Zjednoczonych widzi i który jest jedynym jednocześnie Amerykaninem, który był włączony w proces produkcji i dystrybucji iPhone'a, jest ten kurier, który przywozi tego iPhone'a do domu. Cała reszta tego iPhone'a jest produkowana gdzie indziej, natomiast 321 miliardów zysków z produkcji iPhone'ów jest lokowany w Cupertino, czyli tam, gdzie jest siedziba Apple'a. Czyli zyski tam, gdzie się iPhone'a wymyśliło i zaprojektowało, gdzie się prowadzi globalną strategię, produkcja w biednych krajach. My niewątpliwie cały czas jesteśmy w tej grupie krajów, która nie konkuruje twórczością, tylko konkuruje wytwarzaniem i niestety nawiązuję tutaj, jeżeli pan przewodniczący mi tego radykalnie nie zabroni, do swojego tekstu, który się został wysłany w postaci PowerPointa, że dotychczasowa struktura korzystania ze środków unijnych petryfikuje naszą pozycję w segmencie niskim, dlatego że miejsce dwóch słów na i, czyli innowacji i instytucji, ładujemy pieniądze w infrastrukturę, a kraje południa, jak wiemy do tej pory, jak wiemy po ich doświadczeniach, kraje południa Europy z powodu takiego właśnie wykorzystania środków unijnych między innymi znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej się znajdują. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Pan profesor Bednarczyk. Ja może na początku bym zaczął od tego, że ja nie wiem, czy nie nadużywamy słowa troszeczkę kryzys, prawda? Dlatego, że no, jakbym jeszcze pamiętał z czasów moich studenckich, pan profesor Szeworski, który tutaj badał, jest autorytetem w tej dziedzinie, prawda? On twierdził, że kryzys to jest to samo załamanie, prawda, wzrostu, ten moment załamania wzrostu gospodarczego i faza, kiedy no, gospodarka, powiedzmy sobie, notuje ujemne stopy wzrostu, prawda? Natomiast no, potem zaczyna się, no, różnie to możemy nazwać, prawda, z fazy kryzysu, znaczy recesji, prawda, przychodzi faza ożywienia jakiegoś tam, powiedzmy, rozwoju. Dlaczego to mówię? Dlatego, że no, jeśli teraz mówimy o kryzysie, prawda, wrzucamy to wszystko do jednego worka. Chiny nie mają kryzysu, prawda? Rozwijają się w tempie, no, 7, jeśli dobrze pamiętam, 0,7%. Japonia w tej chwili rozwija się w tempie 1,6%, prawda? Ameryka 1,6%, prawda? Z kryzysem się pożegnała w 2011 roku, prawda? Czyli 2009 roku.
I od tego czasu w zasadzie no, notuje dodatnie tempa wzrostu i zupełnie przyzwoity wzrost gospodarczy. Bezrobocie ciągle spada, dąży w tej chwili do 6,5% stopy wzrostu gospodarczego. Podobnie jest w Japonii, prawda? Japonia, która przećwiczyła w czasie kryzysu lat 2000-2001 quantitative easing, prawda, czyli wdrożenie tych nadzwyczajnego luzowania ilościowego polityki gospodarczej, w pewnym sensie uniknęła tego pierwszego kryzysu i w tej chwili w zasadzie nie tylko ona, ale i Ameryka, prawda, Japonia, Europa, Anglia, prawda, te kraje, no, można by powiedzieć, imitują to rozwiązanie w polityce z sukcesem. Typowo rozwiązanie prowzrostowe oparte o stymulację popytu za wszelką cenę, prawda. Ameryka pompuje, proszę Państwa, co miesiąc w gospodarkę 80 miliardów dolarów, prawda? No ale dzięki temu osiąga w sferze realnej oczywiście to, co osiąga. Natomiast co się dzieje w Europie? Czyli można by powiedzieć tak, że no, nie mówię tutaj o Brazylii, prawda, o krajach, powiedzmy, tej grupy, powiedzmy, kraje grupy BRICS, prawda? S na końcu, South Africa, prawda? Więc proszę Państwa, to jest to. Natomiast co jest w Europie? No Europa weszła w fazę, prawda, kryzysu bardzo głębokiego. Niemcy minus 6 tempo wzrostu. Potem główna gospodarka, można powiedzieć motor napędowy gospodarki europejskiej. Potem do 2011 roku jako tako, prawda, wychodziła z tego i w 2011 roku następne załamanie koniunktury, prawda? Skąd się to bierze? No ci z Państwa, co są biegli, prawda, w teorii ekonomii, no powiedzą w ten sposób, wiedzą, że jest to w dużym stopniu zawdzięczamy, to Niemcy zawdzięczają, czy Europa zawdzięczają teoretycznym podstawom opartym na nowej klasycznej ekonomii, według której moim zdaniem prowadzi politykę Europejski Bank Centralny. Jest politykę bardzo ortodoksyjnie nakierowaną na stabilizację cen, która jest postrzegana jako warunek, powiedziałbym, dostateczny i wystarczający, prawda, pobudzenia gospodarki do wzrostu. Okazało się to totalnym niewypałem, prawda. Jedynie Europa w tej chwili, jakbyśmy wzięli średnie tempo wzrostu gospodarki krajów strefy euro, prawda, od początku powstania strefy euro, z ostatnimi wskaźnikami okazało się, że to oscylują gdzieś minimalnie powyżej zera, prawda. Zależy to, jak to się też liczy. Dochodzi do niesamowitych paradoksów, prawda, że Grecja, która w tej chwili ma bezrobocie rzędu 22%, prawda, średnie, ma deflację, prawda? W gospodarce w Grecji mamy deflację, prawda? Tak, tak. No więc coś w tym nie gra, prawda? Jeśli, proszę Państwa, mówimy, czy to jest stan przejściowy, w Europie tak, w Europie nie. To znaczy na świecie kryzys, stan przejściowy, świat pokonał, można powiedzieć, kryzys tak rozumiany, jak go definiował pan profesor Szyworski, prawda? No rozwija się, jakkolwiek pozostały zagrożenia, prawda? No trzeba zwracać uwagę na sektor finansowy, prawda? No, niektórzy mówią, że rozwija się dzięki narastaniu długów i tak dalej, no ale się rozwija, prawda? Natomiast czy, jakie perspektywy czekają Europę? Nastąpiło po prostu do nieprawdopodobnej w Europie tak zwanej defragmentacji rynków finansowych. Z jednej strony mamy Niemcy, gdzie mamy realną stopę procentową zbliżoną do zera, prawda? I mamy kraje, powiedzmy, południa Europy, gdzie realne stopy procentowe no, są na poziomie dwucyfrowym. Czy w tych warunkach jest możliwe na przykład wzrost inwestycji, prawda, który jest podstawą, prawda, jakiegoś solidnego wzrostu gospodarczego? Chyba nie. Stąd się bierze problem bezrobocia, prawda, i innych spraw. Czy Europa z tego może wybrnąć? Moim zdaniem w tych warunkach instytucjonalnych i przy tej, i zwłaszcza w takich, powiedzmy, powiedziałbym, przy tym mandacie, zwłaszcza Europejskiego Banku Centralnego, będzie to nieprawdopodobnie trudne. No odsyłam do artykułu, prawda, na ten temat. Dziękuję panu profesorowi. Zapraszam pana doktora Radło. Dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że mam okazję występować przed tak znakomitym gronem. I chciałem się podzielić kilkoma refleksjami dotyczącymi wybranych tematów, szczególnie dotyczącymi kryzysu czy perspektyw rozwojowych Polski. Będę mówił w kontekście referatu, który zgłosiliśmy wspólnie z dr Ciesielską na tę konferencję. On odzwierciedla też tytuł książki, jaką opublikowaliśmy niedawno, Polska w pułapce średniego dochodu ze znakiem zapytania. I
To, z czym się zmierzyliśmy, to było pytanie, czy czeka nas w najbliższym czasie taka sytuacja, że my po tych, powiedzmy, dwóch dekadach w miarę stabilnego i dosyć dużego, ostatnio bardziej widocznego na tle pogrążonej w kryzysie Europy wzrostu, jesteśmy w stanie utrzymać to tempo doganiania krajów wysoko rozwiniętych, czy może raczej zabrniemy w taką pułapkę, w której na trwale, tak jak wiele krajów, szczególnie Ameryki Łacińskiej, niektóre azjatyckie czy europejskie, staniemy w sytuacji, kiedy to doganianie wyhamuje. I niestety nasza konkluzja jest dosyć pesymistyczna. Częściowo zgodzę się z tezami przedmówców związanymi, że ta nasza innowacyjność jest czynnikiem, który ciągnie nas w dół, ale tych czynników jest troszkę więcej. Takie badania, które dotyczyły tego, co powoduje, że kraje wchodzą w taką pułapkę i zagrożenie, że to tempo doganiania osłabnie, wiązały się nie tylko z innowacyjnością, ale też z uwarunkowaniami instytucjonalnymi. Wskazywano, że problemy z regulacjami rynków, z przeregulowaniem gospodarki, które niestety pomimo pewnych postępów, które widać w rankingach Doing Business ostatnio, jednak pomimo postępu jesteśmy gdzieś tam, jeśli nie na szarym końcu, to nie w czołówce. Też mamy inny problem związany z tym, że nam się wyczerpuje renta demograficzna. Tak? Przez ostatnie lata sytuacja demograficzna, jeśli chodzi o strukturę populacji, nam się poprawiała, bo mieliśmy ten wyż, który wszedł na rynek pracy. Teraz powoli ten wyż już nam nie wchodzi, tak? A zaczynają nam wchodzić te rzesze emerytów, które powiększają nam liczbę osób czy odsetek osób, na których trzeba będzie pracować, a dzieci nam się nie rodzi tak zbyt wiele. I jest to kolejny czynnik, który wskazuje, i to wskazywały badania krajów, które weszły w tę pułapkę, że jest to czynnik, który mocno ciągnął w dół i niestety nas będzie ciągnął, jeśli tendencja demograficzna, którą mamy, się nie odwróci. Kolejny czynnik, na który zwrócono uwagę, to były zmiany strukturalne. My mamy taką sytuację, rzeczywiście umacnia nam się w eksporcie powoli, troszeczkę widać, że nam się powiększa udział eksportu związanego z dobrami średnio-wysokiej i wysokiej techniki, ale to nie jest taki znowu duży wzrost. Wciąż w strukturze gospodarki dominują sektory średniej, niskiej techniki i tu nie ma żadnej takiej dramatycznej zmiany, która powodowałaby, że moglibyśmy być optymistami. Jeśli chodzi o poziom wydajności pracy i PKB, my mamy już, powiedzmy, 60, prawie 70%, może niedługo, średniej Unii Europejskiej, ale w poziomie wydajności pracy to jest nisko. Tak? My pracujemy dosyć długo i tylko to nas ciągnie w górę, bo ten średni czas pracy u nas jest bardzo wysoki, relatywnie wysoki w stosunku do krajów europejskich, to ciągnie nas do góry, ale jeszcze ciągną nas niskie płace, tak? Bo jak sobie przeliczymy PKB czy wartość dodaną na koszty płacy, to taki wskaźnik wydajności będzie wyższy, tak? Bo w Polsce te koszty są niskie, ale nie jest to coś, na czym możemy budować przewagi konkurencyjne. Natomiast takim do końca pesymistą nie jesteśmy, bo są jednak tendencje zmian strukturalnych. Taką tendencją bardzo pozytywną jest wzrost aktywności tych polskich przedsiębiorstw. Tak? Gdy mówimy o innowacyjności, to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to nie są nakłady na badania, to nie są takie stricte innowacje, ale to są firmy, które budują swoje przewagi monopolistyczne, są w stanie, tak jak Apple, są w stanie te swoje połowę wartości dodanej z łańcucha wartości wychwycić i skonsumować. Tak? Chińczycy owszem dużo eksportują iPhone'ów, ale ich udział w wartości dodanej iPhone'a jest, zdaje się, 3%, tak? czy te kilka procent. Więc to jest kwestia tego, żebyśmy mieli firmy, które rzeczywiście przeznaczają duże wydatki na badania i rozwój i są w stanie tworzyć produkty i są w stanie tworzyć swoje przewagi monopolistyczne na rynku światowym i takie, powiedzmy, przykłady są, ale to są jaskółki. Myślę, że tutaj jest jeszcze taka lekcja z Korei Południowej, której udało się przebrnąć przez tę pułapkę. Ja już ostatnich kilka zdań. To jest tak, że to nie jest tak, że my tworzymy innowacje, ale musimy iść pewną ścieżką rozwoju, która już jest związana z pewną strukturą gospodarki, którą my mamy, bo
Wszelkie badania wskazują na to, że to nie jest tak, że my stworzymy nowy przemysł. My musimy dodawać pewne wartości, dodawać pewne umiejętności do tego, co mamy i tutaj jest kwestią inteligentnego wybrania, na czym się oprzeć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan doktor Górka, również 5 minut. Dzień dobry Państwu. Chciałem podziękować za zaproszenie do tego panelu i odnieść się do sugestii przewodniczącego, prowadzącego pana profesora Goryni, czyli nieco połączyć tę naszą teorię z praktyką. Przyznam, że mi jest bliższa sytuacja Polski i Polski w kontekście integracji europejskiej, nie zaś w kontekście wymiany, ewentualnie dywersyfikacji do rynków Azji i też jakby w kontekście chciałbym tym poczynić kilka uwag. I moją pierwszą uwagą jest to, że cieszę się, że Polska przede wszystkim może pochwalić się wyższym tempem wzrostu gospodarczego niż inne kraje w Unii Europejskiej, a także niż średnia światowa. I uważam, że przeszliśmy suchą stopą kryzys czy też oziębienie gospodarcze. Pytanie jest, czy nie mogliśmy się szybciej rozwijać i czy też nie możemy się szybciej rozwijać w przyszłości. Uważam, że kluczem jednak do tego jest to, co mówiła pani doktor Zielenkiewicz w dłuższym terminie, czyli uwolnienie wolności gospodarczej i tego potencjału, który tkwi w Polsce, w polskich firmach. Otóż rzeczywiście ten gorset administracyjny mocno krępuje innowacyjność polskich firm i także tych małych, średnich firm i warto go usuwać. Między innymi ten gorset administracyjny wynika także z poziomu regulacji. Ponieważ jestem ekspertem Komisji Europejskiej w grupie ekspertów do spraw rynku systemów płatności, de facto o tym też pisałem swój referat, także chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że Polska na przykład, czy też każdy inny kraj członkowski nie ma dużego wyboru przy transponowaniu dyrektyw. To znaczy akurat jeśli chodzi o te dyrektywy regulujące usługi płatnicze, to są to dyrektywy pełnej harmonizacji. A więc w dużym stopniu musimy przekładać, transponować je na swój porządek prawny, a to oznacza też mnożenie przepisów. De facto legem brevem esse oportet, czyli sentencja obowiązująca praktyków jest taka, że ustawy powinny być zwięzłe i krótkie, natomiast tutaj mamy do czynienia z mnożeniem dużych przepisów, ale nie bardzo widzą możliwość, żeby na przykład te przepisy, które później stwarzają pewne dodatkowe obowiązki i są przenoszone na polskich przedsiębiorców, żeby ich nie wprowadzać. Niemniej jednak z drugiej strony uważam, wbrew temu, co przed chwilą powiedziałem i na przykład wbrew temu, co często się na wielu konferencjach podnosi, że regulacje mogą być również korzystne. I znowu regulacje w sferze płatności mogą służyć zwiększeniu przejrzystości, konkurencyjności i innowacyjności rynku. Także rzekłbym, że tutaj wiele aspektów związanych z tym zwiększaniem przejrzystości, konkurencyjności i innowacyjności jest korzystnych również dla polskiego systemu płatniczego i może jeszcze będę, ale w późniejszym w dyskusji zabiorę na ten temat głos. Dziękuję bardzo. Znakomicie, dziękuję uprzejmie. I pan profesor Ślusarz jako zabierający jako ostatni głos panelista. Też 5 minut. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję. Panie i Panowie, zacznę tak. Gdzie byście nie pojechali na urlop, i tak przywieziecie prezent z Chin? Myślę, że to jest w pewnym sensie odpowiedź na pytanie, w którym miejscu są dzisiaj Chiny, a w którym miejscu jest Polska. Na te 5 pytań nie da się na wszystkie odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, jednym słowem,
ale żeby się do nich odnieść, żebyście Państwo znali moją opinię, to na pierwsze pytanie, czy kryzys gospodarki światowej, czy przejściowy, czy permanentny? Uważam, że permanentny. Na drugie pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Na pytanie trzecie, jaki będzie wpływ tych tendencji na szanse i zagrożenia? Oczywiście zdecydowanie negatywny wpływ i więcej zagrożeń niż szans. I czy kierunek Azji Wschodniej może stworzyć poważne możliwości różnicowania zależności i tak dalej? Tak. I czy kraj o takiej skali jak Polska będzie będący członkiem Unii powinien mieć i czy ma narzędzia systemowego wspierania dywersyfikacji więzi gospodarczych? Też uważam, że tak. Dzisiaj, proszę Państwa, w sesji plenarnej bardzo wsłuchiwałem się w wystąpienia i dostrzegłem trzech profesorów, trzech mówców, którzy w swoich wystąpieniach podnieśli problem ogromnego znaczenia, może nie ogromnego, znaczenia kulturowości poszczególnych narodów na to, że osiągają dzisiaj sukces. I ja myślę, że sukces Chin to jest sukcesem właśnie kulturowości tego narodu. Prawdopodobnie w żadnym innym państwie to, co oni dzisiaj robią, byłoby to niemożliwe. To też wcześniej sukces Japonii, Korei Południowej, mówiąc kolokwialnie Azjatów. Myślę, że te wystąpienia trzech profesorów, profesora doktora Lewandowskiego, profesora Shapiro i profesora Czaplińskiego, który zakończył gdzieś tam swoje wystąpienie konkluzją, że jeśli zabraknie środków pomocowych Unii Europejskiej, to dopiero będzie w Polsce tragedia. I muszę Państwu powiedzieć, że w dużym stopniu podzielam jego pogląd, choć jak powiedział i był w grupie nieekonomistów, to te spostrzeżenia czasami nieekonomistów są dość trafne, wręcz nawet bardzo trafne, bo faktycznie te kwoty w pierwszym okresie programowym 17 miliardów euro, 100 miliardów ponad w drugim, dzisiaj tak samo ponad około 106 miliardów euro, to są to niewątpliwie kwoty, które wpływają na polską gospodarkę. Ale też, proszę Państwa, bym się za bardzo tymi środkami nie podniecał, bo jeśli przytoczę tutaj kwotę około 1,5 biliona euro, które Niemcy federalne zainwestowały w 5 landów NRD, no i co? No i nic. Dalej ludzie uciekają stamtąd, dalej młodzieży tam nie ma, dalej zostali emeryci. Więcej kontrowersyjnych wystąpień dzisiaj się spodziewałem. Nawet profesor Kołodko dzisiaj był tolerancyjny. Profesor Gorzelak dzisiaj zupełnie wyłagodzony, nie wiem co się dzieje. Ale jak powiem, że nie zgadzam się z wcześniejszymi poglądami profesora, że to tylko metropolie są impulsem i jedynym sposobem na rozwiązanie polskich problemów, to uważam, że polityka regionalna, która mówi o tym, że peryferyjne jednostki i ośrodki też mogą wpływać na rozwój kraju, to właśnie prowokuje profesora, żeby się później do tego niewątpliwie odniósł. Badania pokazują, że decentralizacja w Polsce przebiega powoli, że decentralizacja w zakresie zarządzania funduszami unijnymi przebiega bardzo powoli, że tylko 20% środków unijnych jest dzielonych i decyduje się o nich w regionach, a niestety reszta w sposób centralny. Nie lubimy oddawać pieniędzy gdzieś tam do decyzji regionów. Proszę Państwa, pociągnę troszeczkę ten wątek innowacyjny. Absolutnie podzielam ten pogląd. To jest klucz do wszystkiego. Albo zainwestujemy w ludzi, albo zainwestujemy, choć to już jest w tej chwili slogan, albo zainwestujemy w badanie i rozwój, albo zainwestujemy w innowacyjność, albo będziemy krajem trzeciego świata i to jest kwestia, myślę, absolutnie niepodlegająca dyskusji. A na razie niestety budujemy drogi, autostrady, ale dzięki temu szybciej przyjechałem do Warszawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę spojrzeć na zegarki. Kto mówił, że nie można poprowadzić panelu w sposób zaplanowany? Można. Jazz in time. Ale to są brawa oczywiście dla panelistów, którzy, muszę powiedzieć, doskonale zrozumieli życzenie publiczności. Proszę Państwa, tak podsumowując w największym skrócie, syntezę robiąc z tego, co zostało powiedziane, nie wszystko eksplicite, możemy chyba zgodzić się do poglądu takiego, że no, sukcesy gospodarki polskiej w latach od 90 roku do teraz, prawie niedługo już 25 lat, czy 24 lata, są niewątpliwe. Oczywiście mogłyby być większe, natomiast nie ma co rozpamiętywać tych sukcesów, tylko trzeba patrzeć do przodu i w Państwa, w panelu
no tutaj się przejawiały bardzo różne opinie na ten temat. Myślę, że panel jako całość jest bardzo roztropny w ocenie perspektyw polskiej gospodarki, natomiast zarówno tutaj były prognozy ostrzegawcze, zwracające uwagę na to, gdzie są zagrożenia dla poprawy naszej pozycji w gospodarce światowej i Unii Europejskiej, ale były także przebłyski optymizmu. Proszę Państwa, no ja myślę, że sposób, w jaki rozmawiamy o przyszłości polskiej gospodarki i innych gospodarek, jednak wskazywałby na to, że no nie mamy jeszcze do czynienia z epoką post-PKB-owską, jak dzisiaj próbował ogłosić pan profesor Kołodko, no bo jednak politycy gospodarczy, jednak my w dużej części jako naukowcy nie znaleźliśmy dotychczas lepszych miar syntetycznie opisujących rozwój gospodarczy i każda rozmowa o tym, że PKB jest złym miernikiem, kończy się tym, że jednak do niego wracamy. Tak samo ja, proszę Państwa, też wyraźnie tutaj w głosach panelistów wychodziło to, że stereotyp homo economicus dla mnie przynajmniej bardziej obowiązuje niż nie obowiązuje, bo ta sytuacja, z jaką mamy do czynienia, że bogaci chcą być bardziej bogaci, a niestety biedni są skazani na to, że będą tylko troszkę mniej biedni, no ta sytuacja cały czas moim zdaniem przeważa i ja bym to wiązał pewnie z naturą ludzką i tylko poprzez edukację albo poprzez zabiegi inżynierii genetycznej w dalekiej przyszłości może się to da zmienić. Proszę Państwa, chciałbym teraz ogłosić, że mamy prawie pół godziny na to, żeby Państwo otrzymali z moich rąk mikrofon, ale też nie chciałbym, żeby ktoś zdominował czas, jaki mamy na dyskusję. Dlatego, proszę Państwa, proszę o przyjęcie następującej reguły. Wypowiedzi Państwa mogą być konkretnymi pytaniami do konkretnych panelistów, mogą być również próbą Państwa odpowiedzi na te zadane pytania. Odpowiedzi Państwa mogą być krytyczne, odpowiedzi Państwa mogą być postulatywne, wypowiedzi Państwa mogą być postulatywne. Wszystko jest dozwolone. Proszę tylko, żebyśmy się trzymali w tych ramach tematycznych, które zostały dla tej sesji zakreślone. Ja ze względów zdrowotnych chętnie będę się przechadzał z mikrofonem, tylko wezmę ten drugi i będę go podawał. I proszę Państwa, jeśli tak się zdarzy, że się pytania wyczerpią za chwilę i nie będzie więcej, to ja ogłoszę drugą rundę pytań i wtedy te osoby, które się samoograniczą w pierwszym podejściu, będą mogły się wypowiedzieć dłużej. Umówmy się, że Państwa wypowiedzi niech trwają nie dłużej niż 2 minuty. Następnie, ponieważ dysponujemy czasem, tak, zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób mogło zabrać głos. To będzie też sygnał i dla panelistów, i dla wszystkich, że jesteśmy na kongresie, prawda, a nie gdzie się rozmawia, a nie tylko słucha, czyli można mówić. Proszę Państwa, i potem, ponieważ mamy tutaj czas alokowany gdzieś tak do 20 po 7, tak mi powiedzieli organizatorzy, to potem ja jeszcze przewiduję i bardzo proszę panelistów, żeby ze znaną sobie dyscypliną swoje takie dwuminutowe ustosunkowania się do całości, co by kto chciał powiedzieć w ostatnim słowie, zrobili. Taki jest plan tej sesji do końca. Kto pierwszy zgłasza się do głosu? Proszę, żeby każda osoba zabierająca głos się zwyczajnie przedstawiła. Bazyli Czerzewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Mam konkretne pytania, tak jak pan przewodniczący zalecił, do pani profesor Ząbkowicz pierwsze. Kiedyś Oliver Williamson postawił taką tezę, że procesy integracyjne przedsiębiorstw są spowodowane nie tyle przesłankami monopolistycznymi, czyli poszukiwaniem rent monopolowych, co właśnie dążeniem do poprawy efektywności. Czy sądzi pani profesor, że ta teza mogłaby mieć zastosowanie do właśnie procesu tworzenia korporacji czy lobbingu politycznego, o którym pani profesor mówiła? To pierwsze pytanie. Mam również pytanie, skoro jestem przy głosie, do pana doktora Górki. Bardzo by mi zależało, żeby pan jednak rozwinął tą tezę o korzyściach płynących z wprowadzania regulacji w kontekście teorii efektywnej alokacji. Dziękuję bardzo. Tyle w rundzie pierwszej. Dziękuję. Teraz ktoś z tej strony sali, jeśli ktoś będzie. O, bardzo proszę. Bardzo proszę.
Karolina Pawlak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ja rzeczywiście nie tyle mam pytanie, ale chciałabym nawiązać do wypowiedzi kilku z Państwa. Otóż profesor Molendowski był łaskaw wspomnieć o słabej dywersyfikacji struktury geograficznej polskiego eksportu i wskazał, że rzeczywiście 60% tych obrotów koncentruje się w Unii Europejskiej. A ja chciałabym słów kilka powiedzieć na temat struktury geograficznej handlu rolno-spożywczego, bo tutaj ta koncentracja obrotów jest jeszcze większa. Otóż około 78% eksportu rolno-spożywczego z Polski trafia do pozostałych krajów Unii Europejskiej i około 70% wolumenu importu stamtąd pochodzi. I teraz a propos tej dywersyfikacji więzi gospodarczych. No, drugie miejsce w strukturze eksportu z ciągle jeszcze relatywnie dużym, oczywiście nie tak znaczącym jak jeszcze przed kryzysem rosyjskim, udziałem zajmuje Rosja. I tym rynkiem rzeczywiście powinniśmy się zainteresować. Zresztą o tym była mowa już w tej sali przed przerwą. Choćby dlatego, że sektor rolny tego regionu no, nie jest jeszcze w stanie z taką wydajnością, jaką w tej chwili reprezentuje, zapewnić bezpieczeństwa żywnościowego tamtejszych mieszkańców. No i kraje Azji nam jeszcze pozostają, o których mówimy dużo w zasadzie dzisiaj od samego rana. I pytanie, czy rzeczywiście rośnie ich znaczenie popytowe, rośnie ich potencjał eksportowy? No i zdecydowanie tak. Gdybyśmy prześledzili sytuację w handlu towarowym na świecie, powiedzmy poczynając od roku 1950, to okazałoby się, że do minionego roku wartość eksportu i importu w skali świata wzrosła około 300-krotnie. A jeżeli chodzi o kraje Azji, to ten wzrost był ponad 2-krotnie większy. To znaczy import zwiększył się prawie 700-krotnie. I to jest rzeczywiście potencjał, to jest siła nabywcza, którą myślę trzeba się zainteresować, ale jednocześnie też wartość eksportu zwiększyła się no, 2-krotnie szybciej niż średnio w skali świata, czyli też 600-krotnie. I teraz pani doktor Zielenkiewicz wspomniała dzisiaj o liberalizacji handlu jako jednym z czynników systemowych. Pytanie, no właśnie, co dalej? Jeżeli nastąpiłaby dalsza liberalizacja światowego handlu rolnego, to rzeczywiście wyniki licznych prowadzonych badań także przeze mnie wskazują, że zmniejszałaby się wartość eksportu podstawowych grup produktów rolno-spożywczych, rosłaby wartość importu. I pytanie, jakie kraje byłyby beneficjentami takiej liberalizacji, już nawet abstrahując od skali redukcji taryf celnych i subsydiów eksportowych. I tutaj na pewno na kraje Azji trzeba zwrócić uwagę. Myślę, że Indie, Chiny, a ponadto też Ameryka Południowa, Brazylia, dodatkowo jeżeli na przykład chodzi o handel cukrem, Tajlandia, tudzież handel mlekiem, Australia i Nowa Zelandia, generalnie kraje o niższych kosztach wytwarzania, a mowa też była o opłacie pracy, na której ciągle jeszcze korzystamy, ale znaczenie tych przewag kosztowo-cenowych maleje, w związku z tym oczywiście trzeba te przewagi utracone tutaj rekompensować. W związku z tym trzeba poszukiwać innych czynników konkurencyjności, no takich, które nam bardziej trwałe przewagi zapewnią. Na pewno myślelibyśmy o przewagach wydajnościowych. Potencjał produkcyjny na pewno jest, przy czym jest nadal rozdrobniony mimo ustępujących procesów koncentracji. No a bez tego oczywiście myślę, że silna pozycja konkurencyjna czy w Unii Europejskiej, czy na rynku światowym no nie będzie możliwa do utrzymania, a konkurencyjność jest procesem dynamicznym i o tym też już dzisiaj niejednokrotnie mówiliśmy, także myślę, że wsparcie tych procesów koncentracyjnych tutaj byłoby rzeczą niezwykle istotną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Już podaję panu profesorowi, a następnie do pani profesor, dobrze? Pan profesor sygnalizował wcześniej. Kazimierz Starzyk, Szkoła Główna Handlowa. Krótko do dwóch pierwszych pytań, to znaczy przyczyny kryzysu i Azja. Proszę państwa, no w zasadzie profesor Belka wszystko nam powiedział, jakie są przyczyny zarówno obecnego kryzysu, jak i też kryzysu przełomu lat 20. i 30. Ale sobie przypomniałem, kiedyś wyczytałem The Economist, że Ben Bernanke, były szef Fed, otrzymał następujące pytanie od studenta. Jakie są jego zdaniem przyczyny światowego kryzysu lat 20. i 30.? Na to Ben Bernanke odpowiedział tak. Z tym kryzysem, jak i z każdym, to jest tak, mówi, jak ze świętym Graalem, Holy Grail, to znaczy wiemy, że coś jest, że coś istnieje, bo w języku angielskim ma to jeszcze takie znaczenie, że dążymy do czegoś i jest nam to bardzo trudno osiągnąć. I do tego nie dochodzimy. W końcu nie mamy jasnego tutaj poglądu i na tym zakończę. Powołuję się na The Economist. Profesor Belka w zasadzie wszystko powiedział, ale
Wydaje mi się, że jest jedna przyczyna, którą pozwoliłem sobie przedstawić szerzej w artykule, który opublikowałem z okazji 70-lecia urodzin pana profesora Jana Rymarczyka w jego księdze pamiątkowej, a mianowicie międzynarodowa nierównowaga płatnicza. I tutaj teraz przyspieszę, żeby mi zaraz tutaj mikrofonu pan profesor nie odebrał, a mianowicie problem polega na tym, że w gospodarce światowej, już nie będę definiował, co to jest międzynarodowa równowaga płatnicza, występują gospodarki nadwyżkowe i gospodarki deficytowe. I powszechnie uważamy, że gospodarki nadwyżkowe są przyczyną światowego kryzysu gospodarczego. Czy tak uważamy? Nie, tak nie uważamy. Uważamy, że przyczyna leży po stronie gospodarek deficytowych. Otóż, proszę państwa, problem tutaj, jaki istnieje, to jest problem odpowiedzialności. Trudno się z tym zgodzić do końca, że gospodarki deficytowe są odpowiedzialne za światowy kryzys gospodarczy. Powołuję się tutaj w swoich rozważaniach na podręcznik pana profesora Rączkowskiego, który już w latach 70. ten problem postawił następująco. Na równi są odpowiedzialne gospodarki deficytowe, jak i gospodarki nadwyżkowe. I tutaj jawi się obecnie pytanie, jak tutaj wyegzekwować tę odpowiedzialność od gospodarek nadwyżkowych. Słyszę tutaj o Chinach. Proszę państwa, no Chiny są z tego punktu widzenia patrząc współodpowiedzialne za światowy kryzys gospodarczy. Jeżeli się to powie Chińczykom, to oni się oburzają. Oni w ogóle uważają, jak to jest zresztą głos padł, że kryzys w Chinach to już dawno się zakończył, prawda? Znaczy dawno, w 2010 roku. No chyba tak nie jest. Chiny nadal, że tak powiem, borykają się z tym problemem, ale już tego nie będę tutaj szerzej rozważał, bo chciałem tutaj jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Proszę państwa. Oczywiście przenoszenie biegunów rozwoju gospodarczego postawione przez Zbigniewa Brzezińskiego 10-15 lat temu jako jedna z głównych tendencji odnoszących się gospodarki światowej. Taki problem istnieje, ale sytuacja obecnie troszeczkę się zmienia. Ten proces przenoszenia do Azji Wschodniej jest wyhamowywany na rzecz przenoszenia do krajów Zatoki Perskiej, na rzecz przenoszenia do Afryki, na rzecz przenoszenia do Ameryki Łacińskiej, do Meksyku w szczególności, ale nie tylko. Także my tutaj w innej jesteśmy sytuacji niż to, co powszechnie sądziliśmy jeszcze lat temu 5. Natomiast kwestia tutaj, tu jedno zdanie tylko powiem. Tak, pani doktor Pawlak, ja wiem, że pani jest znakomitą tutaj specjalistką, jeżeli chodzi o problemy z tutaj handlu i tutaj w skali nie tylko azjatyckiej, ale również i Ameryki Łacińskiej i innych kierunków. Na czym tutaj ten problem polega, jeżeli chodzi o kraje azjatyckie? Tak to do końca nie jest, proszę państwa, że nasze warunki są coraz to korzystniejsze, możemy liczyć na eksport. Nie. Normalnie, proszę państwa, strefa wolnego handlu krajów ASEAN hamuje nasz eksport do tych krajów. Dalej. Strefa wolnego handlu Australii i Nowej Zelandii z krajami ASEAN czyni to samo. Przypadek, mleczne produkty i przetwory są tutaj klasycznym przypadkiem. Nasz eksport załamuje się do Wietnamu właśnie tego produktu. Innych nie będę tutaj wskazywał. Więc tak tutaj patrząc z tego punktu widzenia, no raczej nasza sytuacja jako eksportera się na te rynki pogarsza. Oddaję, przepraszam, jakby była możliwość jeszcze ewentualnie Wykluczam. Kongresie, proszę państwa, na następnym kongresie to chętnie. Nie wykluczam, że dzisiaj się pojawi taka możliwość, a teraz pani profesor Kotowicz-Jawor. Bardzo proszę. Ja chciałam odnieść się do tego problemu, bolesnego problemu innowacji kluczowego. Tutaj padło takie stwierdzenie, że innowacje idą w dół i jeszcze do tego instytucje są niewłaściwe. No więc chcę wykazać, że tutaj istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy. Mianowicie rzecz polega na tym, że mamy do czynienia z gospodarką, w której jest duża akumulacja zewnętrzna i wewnętrzna. Wewnętrzna jest ograniczona, a zewnętrzna bardzo duża. Czyli razem jest duży zasób kapitału, prawda? I jest duży zasób wysoko wykształconej kadry, siły roboczej. Wysoko wykształconej siły roboczej. Nadwyżka wysoko wykształconej siły roboczej. No i nie ma ssania innowacji. Mówiliśmy o tym na Komitecie Nauk Ekonomicznych ostatnio. Nie ma ssania innowacji. Normalnie w takich warunkach, kiedy jest dużo kapitału i dużo wykształconej siły roboczej, powinno być ssanie innowacji, a tu nie ma. No więc dlaczego nie ma?
Dlatego nie ma, że gospodarka znajduje się w określonej fazie rozwoju. Ona się znajduje w takiej fazie rozwoju, kiedy paradygmatem jej rozwoju jest kryterium ilościowe, wydajność. A nie jest jeszcze w fazie, właściwie zapoczątkowała fazę przejściową do tej następnej fazy, kiedy kryterium, paradygmatem rozwoju tej gospodarki jest kryterium jakościowe, czyli maksymalizacja wiedzy. I teraz cały problem polega na tym, jak przejść. Prawda? Jak przejść. Więc żeby nie mile było tego kapitału i tej siły roboczej, to trzeba spełnić pewne warunki, ażeby można było przejść. Czyli żeby to ssanie było, ta innowacyjność. No i tutaj kluczem są właśnie instytucje. Więc nie chodzi o to, że innowacje w dół, a instytucje złe. Chodzi o to, że właśnie instytucje, zmiany, głębokie zmiany instytucjonalne są warunkiem niezbędnym, warunkiem sine qua non do tego, ażeby można było uruchomić te procesy innowacyjne. No i jeszcze do tego oczywiście system edukacyjny, prawda, B plus R i tak dalej, to wszystko wiemy. Tylko chciałam po prostu nakreślić tą współzależność tych zjawisk. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za komunikację intersesyjną, bo pani profesor przewodzi innej sesji przecież. Dziękujemy za wkład od strony innowacji do naszej sesji. Kto jeszcze dysponuje mikrofonem, kto chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Adam Majchrzak, Uniwersytet Ekonomiczny. Proszę państwa, ja chciałem nawiązać do tego, co pani... W Poznaniu. Nawiązać do tego, co pani profesor przed chwilą powiedziała o konkurencyjności, o innowacjach, o instytucjach, ale jednocześnie nawiązać do praktyki, w jaki sposób chronić też konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Znany mi jest bowiem przypadek producenta polskiego trudniącego się produkcją agregatów chłodniczych, który prowadził swojego czasu bardzo dochodowe przedsiębiorstwo. W ostatnim czasie został zmuszony do ogłoszenia upadłości. Dlaczego? To z tego tytułu, że chińscy przedsiębiorcy kupili od niego kilka takich agregatów, rozłożyli je na części i zaczęli dostarczać dokładnie takie same agregaty o połowę tańsze. Po prostu przestał być konkurencyjny. Są też takie pytania ogólne, może ktoś z panelistów będzie chciał odpowiedzieć, w jaki sposób chronić tą polską konkurencyjność, żeby nie doprowadzać do takich przypadków, gdzie możemy stworzyć pewne innowacje, a zaraz się okaże, że ktoś nam je podbierze, nie będziemy mogli wykorzystać tych naszych przewag. Dziękuję bardzo. Tak, proszę państwa, bo może nawet będzie druga runda, tak? To teraz może pozwolicie państwo, że pani oddam mikrofon. Bardzo proszę. Dziękuję. Moje nazwisko Danuta Tomczak, ja mieszkam i pracuję w Norwegii. Ja muszę powiedzieć, że moja ocena tego, co się dzieje, jest pesymistyczna, mimo pozytywnych wyników. Nie, w Polsce. Mimo pozytywnych wyników gospodarczych, takich jak stopa wzrostu i tak dalej. A to, co budzi mój niepokój, to jest to, że ja mam takie do państwa pytanie. Właściwie co w tej chwili Polska produkuje? Jakieś przyszłościowe artykuły, prawda? Statków nie ma, rowerów nie ma, wózków nie ma, obrabiarek nie ma, prawda? Nawet cement produkuje się za granicą, w związku z czym, poza tym, że jest poddostawcą jakichś tam elementów, to jakie nowoczesne produkty Polska produkuje? Leki i kosmetyki przejęły firmy zagraniczne, w związku z czym pytanie o tą innowacyjność, prawda? Stopa bezrobocia jest bardzo wysoka. Młodzi ludzie wyjeżdżają. W zeszłym roku największa grupa, która się w Norwegii osiedliła, cudzoziemców, to byli Polacy. To są ludzie młodzi, prawda? No bo szukają tam szans i dobrze im się powodzi. Także mimo tych pozytywnych wyników, jak mówię, w Polsce, to perspektywicznie jakoś, jak mówię, jestem pesymistyczna. Poziom zaufania społecznego na mój ogląd spada. Prawda? Także te instytucje, zamiast się poprawiać, to tak jak mówię, to one pogarszają się. Jeśli państwo spojrzycie na wyniki takie jak poza te niezupełnie ekonomiczne, Human Development Index czy Gender Gap, to po prostu tak się Polska posuwa po parę miejsc w dół, prawda? Czyli że pytanie moje do państwa z panelu, może coś optymistycznego państwo tutaj przekażecie. Dziękuję pani profesor, dziękuję bardzo. Przekazuję mikrofon na sam koniec sali.
a potem się pojawi w pierwszym rzędzie. Proszę bardzo. Dzień dobry. Adam Prokopowicz, Louisiana State University. Też mieszkam za granicą, ale jak przyjeżdżam do Polski, to jest mi wesoło, dobrze, wszystko się rozwija, więc może w tym tonie, ale chciałbym się zapytać, jeśli chodzi o konkurencyjność Polski w Unii Europejskiej w aspekcie tego, czym się zajmuję, to znaczy transportem i infrastrukturą. Chciałbym, żebyście Państwo mi pomogli rozwiązać problem. Czy przypadkowo nie jest tak, że jest nam za dobrze i za łatwo, że dostajemy bardzo dużo pieniędzy w tej chwili i tak sobie trochę tworzymy pewien mechanizm antykryzysowy. Przykładamy jakiś tam plasterek, że na dzień dzisiejszy naszych problemów nie widać. Problem polega tylko na tym, że w pewnym momencie te pieniądze się skończą. Czy nie uważacie Państwo, że możemy być postawieni przed sytuacją, że ten kryzys nam wybuchnie bardzo mocno, kiedy pieniądze się skończą? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Co robimy, żeby pieniądze europejskie nie zrobić z pieniędzmi europejskimi tego, o czym czytam codziennie w gazetach? To znaczy, żeby ich nie wydać, tylko zainwestować. Akurat pracuję w podobnym sektorze Stanów Zjednoczonych. Jestem rozliczany z tego, co się dzieje z pieniędzmi publicznymi, kiedy je zainwestuję, jaki jest efekt dodatkowy. Czy taka polityka w Polsce istnieje, jak Państwo widzicie, czy ona nie powinna istnieć, jeśli jej nie ma, ale zakładam, że istnieje, więc chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda. Tak czy inaczej, jestem bardzo optymistyczny. Dziękuję bardzo. Tak, tak. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję, panie rektorze. Krótko. No, proszę państwa, po pierwsze tak, to będę mówił jak wulkan. Kryzysu ekonomii nie ma, jest kryzys ekonomistów, tylko niektórych, którzy się faktycznie skompromitowali, bo byli za bardzo dworscy. Pierwsza teza. Druga teza, optymistyczna w stosunku do tutaj powiedzianych tez pani z Norwegii. Proszę panią, gdyby pani pojeździła po wielkopolskiej wsi, a także po podlaskiej wsi i zobaczyła, jak to faktycznie relatywnie się i dynamicznie zmienia nasze rolnictwo ze względu na stymulatory zewnętrzne, to by pani zupełnie zmieniła zdanie. Proszę państwa, jeśli idzie, tu jest taki punkt, który niestety w pytaniach nie był, ale był w tej sesji, co mnie upoważnia do twierdzenia o roli eksportu w rozwoju rolnictwa unijnego i w ogóle rozwoju Unii Europejskiej. Proszę państwa, jeśli idzie o Polskę, to 40% wzrosła przede wszystkim dynamika eksportu. Saldo całego handlu wynosi mniej więcej minus 80 miliardów złotych, natomiast z eksportu rolno-spożywczego do krajów Unii jest rosnące i ciągle dodatnie. Co zrobić, żeby utrzymać tą lokomotywę rozwoju? I tutaj mamy problem, który jutro omówimy na naszej sesji, specjalnie zapraszam na 9. sesję. W każdym bądź razie ja tylko powiem tak, jesteśmy na wielkim przełomie, mianowicie przełomie paradygmatu industrialnego i paradygmatu rozwoju zrównoważonego. To znaczy kończy się ten kierat, jak to my określamy, technologiczny przymusu wzrostu wydajności pracy. Natomiast jeszcze nie bardzo wiadomo, jak zadziała ten efekt zrównoważonego rozwoju, szczególnie w zakresie produkcji żywności. Prawdopodobnie powszechnie ceny wzrosną, ale to trzeba jeszcze dokazać i okazać. Dziękuję, panie profesorze. Widziałem jeszcze chętnych. O, proszę bardzo, do zabrania głosu. Proszę uprzejmie. Dziękuję, Lech Kurkliński, SGH. Ja mam taki problem, częściowo pytanie tutaj do pana doktora Górki. Chodzi o regulacje i ocenę skutków regulacji w układzie unijnym, harmonizacji prawa unijnego, szczególnie jeśli chodzi o instytucje finansowe. W tym momencie, kiedy mamy problem przebankowionej gospodarki krajów wysoko rozwiniętych w ramach Unii i w zasadzie niedobankowionej, nasz system finansowy nie jest tak rozwinięty jak tamty. W kontekście kryzysu finansowego rzeczywiście jest to duży problem i teraz miary i propozycje regulacji, regulacje wprowadzane w ramach Unii Europejskiej wyraźnie dotyczą tamtych problemów.
Tam trzeba hamować pewne zakusy i instytucje finansowe. Natomiast jest te same miary mają być zastosowane do naszych krajów świeżo przyjętych do Unii Europejskiej, w tym Polski. Czy przypadkiem w takim razie te regulacje unijne nie będą hamulcem rozwojowym dla naszych krajów Europy Centralnej i Wschodniej, w tym Polski? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze? To ja jeszcze najpierw tam przekażę mikrofon, żeby była zmiana strefy. Proszę bardzo. Dwie minutki. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Hasik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ja nie zajmuję się zawodowo makroekonomią, zajmuję się rachunkowością, ale oprócz tego, że jestem nauczycielem akademickim, również trudnię się pracą bankowca. Pracuję w jednym z banków komercyjnych i moje spostrzeżenia jakby z dwóch stron się biorą. Z jednej strony jako teoretyka ekonomii, z drugiej strony jako osoby, która się na co dzień spotyka z praktykami, to z bardzo wielu dziedzin, z bardzo wielu branż. I zawsze mnie zajmowało, jak spowodować, żebyśmy my dogonili tę Europę. I dzisiaj do mnie dotarło, być może Państwo wcześniej taką konkluzję gdzieś w swoich głowach zrodzili, że jedną z podstawowych barier jest mentalność i zaufanie Polaka przeciętnego do siebie nawzajem i do państwa. Do państwa jako organizacji. Po raz pierwszy uczestniczyłem w kongresie ekonomistów zorganizowanych przez PTE. Próbowałem tutaj sobie z tyłu policzyć, kiedy to było, 6 lat temu, i między innymi była sesja, w której dominowali, czy też była prowadzona przez Konfederację Przedsiębiorców Lewiatan, i tam padały postulaty, co zrobić, żeby łatwiej żyło się przedsiębiorcom. Zrobiłem szybciutki rachunek sumienia, co z tych postulatów zostało spełnione przez te kilka lat, i wydaje mi się, że żaden, że od właściwie 10 lat cały czas te same postulaty, cały czas te same bariery hamują, nie pozwalają nam się rozwijać. I padło tutaj pytanie o konkurencyjność. Konkurencyjność czy kosztowa, czy konkurencyjność poprzez innowacje? Jak spowodować, żeby polska gospodarka była innowacyjna? Jak z każdym pojazdem? Można go ciągnąć albo pchać. Ci z Państwa, którzy gdzieś marketing czy też techniki sprzedaży, gdzieś tam się z nimi ocierali, wiedzą, że można albo ciągnąć, albo pchać tego konsumenta, a łatwiej jest ciągnąć. Tak to chyba natura stworzyła, że ten koń to wóz ciągnie, a nie pcha. I czy mechanizmy, które są stosowane obecnie w Polsce, wspierające innowacyjność, czyli wydawane pieniądze publiczne, czy one rzeczywiście przynoszą efekt? Sam brałem udział jako współinwestor w jednym przedsięwzięciu. Wiem, jak to wygląda od kuchni. Innowacyjne przedsięwzięcie, na które jeszcze nie było rynku w Polsce. Bardzo wiele takich przedsięwzięć, pieniądze publiczne utopione w błoto. A może trzeba byłoby zrobić tak, żeby likwidować bariery, a ta innowacyjność sama by się zrodziła. Dziękuję. Chyba tak. Dziękuję bardzo. Fajny głos. To jest przedostatni głos i potem będzie tylko jeszcze jeden i wracamy do panelistów. Tak, proszę Państwa, zastanawiam się, od czego zacząć, bo jestem w ogóle w życiu optymistą. Niestety uważam, że najlepszy głos w sesji plenarnej to był głos profesora Czapińskiego. I niestety z wizją nieszczególną dla Polski i dla gospodarki Polski. To jest jedno stwierdzenie. Drugie, chcę tutaj poprzeć panią profesor z Norwegii. I taki replika profesora, który mówił o rolnictwie. Pani profesor mówiła o przemyśle, a pan profesor o rolnictwie. No przepraszam. No dobrze, możemy być optymistyczni, ale zastanówmy się, o czym mówimy konkretnie. Chciałem Państwu powiedzieć, że wyszła taka
książka pana profesora Karpińskiego, Andrzeja, z zespołem, który opisuje, jak powstawał polski przemysł w naszym dawnym ustroju i co się z nim stało. I ja mam tu odpowiedź pani profesor z Norwegii. No to przecież nie może być inaczej, skoro 90% polskiego przemysłu zostało zlikwidowane. To, co się stało, to niestety jest, znaczy to, co jest teraz w Polsce i co będzie, to jest konsekwencją tego, co się stało. No niestety, to jest sytuacja ciągniona. Pan profesor raczył wspomnieć o naszym rozwoju w ciągu 24 lat. No oczywiście, że w wielu dziedzinach tak. Dużo sukcesów, chociażby z tytułu wejścia Polski do Unii i tego, co pozyskujemy z Unii. Ale nie wiem, chciałbym coś optymistycznego powiedzieć. No. Natomiast trzeba teraz mądrze gospodarować. Jest to w naszych rękach. No, te błędy musimy naprawić. Proszę Państwa, proszę się zapoznać z tą książką profesora Karpińskiego. Jeszcze jedna rzecz. Bardzo ciekawa jest pozycja chińskiego autora Hong Sonbinga, Wojna o pieniądz. Tam też jest dużo odpowiedzi na nasze kłopoty i na temat światowych finansów. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi. Proszę Państwa, żeby nie powstała opinia, że nie ma żadnej elastyczności w prowadzeniu sesji. Owszem, jest taka elastyczność i to uczestnicy sesji kosztem panelistów. A jeszcze pani profesor Lubińska, tak? Dobrze. Proszę bardzo, panie profesorze. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Majewski-Skodeszyński. Mnie chodziłoby pytanie do panelistów o grupy interesów branżowe i narodowe, a narodowe ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, na procesy rozwojowe Unii Europejskiej, a może i nawet na dezintegrację Unii Europejskiej, tak jak to ma miejsce w przypadku interesów narodowych. Dziękuję bardzo. I pani profesor, ostatni głos. W ogóle, gdyby nie była wypowiedź pana profesora. Ja też uznaję, że to było świetne wystąpienie, identycznie jak pan profesor, ale odwrotnie, oceniam, że to było bardzo pozytywne, ponieważ ja jestem ekonomistą i cały czas tylko patrzę z punktu widzenia kategorii finansowych i nawet ostatnio napisałam też taki artykuł, że Polska jest krajem wczesnego rynku i użyłam tylko jednego parametru, to znaczy udział kredytów dla przedsiębiorstw w PKB. I on jest tak niziutki, że tu nie ma o czym dyskutować, nie jest żadnym krajem rynkowym. Jest krajem wczesnego rynku, a i tak to jest wielkie osiągnięcie. A pan profesor pokazał dzisiaj w sesji plenarnej, dlaczego od strony społecznej to pokazał. Mi się to strasznie podobało i dopiero się stworzył tak sektor bankowy, ja to tak zaczęłam myśleć, stworzył się sektor przedsiębiorców, stworzył się sektor nauczycieli, po tych 25 latach związków zawodowych i my dopiero teraz zaczniemy, potrzebujemy negocjacji. To, co pan profesor chciał powiedzieć, na nowy etap będziemy wchodzić i naprawdę uznaję, że on to nigdzie właściwie nie mówił i moi asystenci też byli zachwyceni tą wypowiedzią, że ktoś od strony społecznej to samo powiedział, co my tylko widzimy sucho w liczbach. Także ja to widzę bardzo pozytywnie i to pokazuje, że na nowy etap wskoczymy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, żeby Państwa trochę pogodzić z tą wypowiedzią pana profesora Czapińskiego, to nieco żartobliwie wypowiem taką opinię, że mamy napisane w podtytule kongresu odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, a pan profesor Czapiński cały czas podkreślał, że on badał zwykłe korelacje. Może po prostu mu tak tylko wyszło. To był oczywiście żart, w żaden sposób nie chcę dezawuować wypowiedzi pana profesora, ale jak Państwo wiecie, zawsze są badania, w których wychodzi jedno, potem są badania, w których wychodzi drugie, a pan profesor, ja nie znam jego badań, pan profesor, natomiast to, co mówił, to on mówił cały czas faktycznie o korelacjach i moglibyśmy się jeszcze nad tym zastanawiać, czy tak istotnie jest i dochodzić dopiero do odkrycia przyczyn tych skutków, które korelacje pokazują. Proszę Państwa,
No zgodnie z planem, albo prawie zgodnie z planem, chciałbym teraz poprosić państwa panelistów o następującą rzecz, żeby państwo dysponując no właściwie już minutą, bo przekazanie mikrofonu też zabiera trochę czasu, ale żeby dysponując minutą, żeby każde z państwa powiedziało to, co uważa za najważniejsze do powiedzenia w tym momencie. Przekazuję mikrofon, czyli można się ograniczyć do jednego zdania, tylko żeby to nie były życzenia udanych obrad. Panie przewodniczący, panie i panowie, moje jedno zdanie brzmi w odpowiedzi na jedno z pytań, które padło, czy za dobrze i za łatwo i co będzie, jak się pieniądze unijne skończą. Moja odpowiedź brzmi i to zdanie, wykorzystajmy te najbliższe 7 lat do tego, żebyśmy się nauczyli inwestować, a nie wydawać pieniędzy. Odpowiadając krótko na pytania pana doktora Kurklińskiego i pana Czyżewskiego z SGH, powiem tak, moje stanowisko jest ambiwalentne wobec regulacji. Czasami te regulacje są korzystne, natomiast czasami nie. W przypadku banków zgadzam się, że koniecznie przykładanie tej miary do wszystkich banków i do wszystkich sektorów bankowych z Unii Europejskiej jest najlepszym rozwiązaniem. W przypadku Polski, gdzie nie było problemu, wydaje się, że to jest złe rozwiązanie. Natomiast w jaki sposób może regulacja spowodować poprawę wzrostu, poprawę efektywności. Trudniej oczywiście o poprawę efektywności w sensie Pareto, łatwiej Kaldora Hicksa. Rozumiem, że jak strona podażowa, czyli biorąc pod uwagę i koszty, i korzyści, jak strona podażowa straci, no to wówczas to nie jest taka pełna poprawa efektywności. Ja rozumiem, że te regulacje dotyczące usług płatniczych są wtedy korzystne, kiedy obniżane są koszty społeczne płatności, ale przede wszystkim, kiedy są obniżane koszty prywatne po stronie popytowej rynku, czyli po stronie konsumentów i akceptantów. Tutaj mamy rynek dwustronny, więc to jest bardziej skomplikowana sytuacja. Kiedy następuje wzrost konkurencji między dostawcami usług płatniczych i tu rewelacja, bo te regulacje powodują, że obok banków pojawiają się także inni dostawcy usług płatniczych, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, które mam nadzieję, że będą miały wkrótce coraz większy level playing field i rzeczywiście będziemy szli w kierunku urzeczywistniania wizji SEPA, czyli jednolitego, zintegrowanego obszaru płatności w całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Ja byłem umiarkowanym pesymistą w mojej wypowiedzi, ale znacznie tutaj więcej osób przebiło mnie w tym pesymizmie, więc teraz skupię się na czymś bardziej pozytywnym. Rzeczywiście my w najbliższych latach wchodzimy w taki etap, w którym nasz rozwój musi się oprzeć na czymś innym niż powielaniu wzorców, niż tylko inwestycje w infrastrukturę i myślę, że tym kluczem jest rozwój przedsiębiorstw. Profesor wspomniał o przemyśle polskim. Rzeczywiście pewnie na wiele błędów w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji możemy wskazać, ale to możemy wskazać dziś po 2 dekadach. Teraz mamy sytuację, którą mamy i musimy w tym momencie znaleźć sposób, jak zbudować polskie przedsiębiorstwa, które będą budowały swoje przewagi konkurencyjne oparte na innowacjach, na nowych rozwiązaniach, na marce i na tym i do tego musimy oczywiście tworzyć uwarunkowania instytucjonalne, ale też wszystkie inne czynniki, które wiążą się ze wzrostem gospodarczym, z demografią i tutaj bym poszukiwał w całym tym miksie od strony podażowej i klucza do dalszego rozwoju. Dziękuję. Sekundę, podam mikrofon, tak? To jest otwarcie na niekonwencjonalne zachowania. Bardzo państwa przepraszam, ale naprawdę moim zdaniem bardzo słuszne jest teraz, słuszne było, że uzupełnienie tej wypowiedzi słowami jednego z uczestników konferencji Katedr Finansów, która odbyła się w Sopocie w tym roku, miesiąc temu, który powiedział, nasza przyszłość polega na tym, mniej pomników, więcej silników. Dziękuję bardzo.
Pan profesor Gorzyla. Chciałbym uzupełnić to, co powiedział pan profesor Ślusarz. Inwestować z większym sensem. Jeżeli państwo słuchają wypowiedzi władz publicznych wszystkich szczebli, od premiera po wójta czy burmistrza, słyszymy inwestycje, inwestycje, inwestycje. Nie zawsze te inwestycje są prorozwojowe. Wszelkie badania makroekonomiczne, ale również mikroekonomiczne, lokalne pokazują, że efekt popytowy jest niespokojny, radykalnie większy niż efekt podażowy. Owszem, przeszliśmy dzięki temu przez kryzys, zbudowaliśmy bardzo wiele najrozmaitszych struktur materialnych, natomiast pytanie jest otwarte, że po roku 2020, gdzie środków będzie znacznie mniej, te struktury trzeba będzie utrzymać. Pytanie, czy jeżeli nie będziemy mieli wystarczająco dynamicznego rozwoju, tak w skali makro, jak i w skali lokalnej, czy te struktury będziemy mogli utrzymać? Pokazują przykłady krajów Europy Południa, że to zagrożenie jest bardzo wyraźne. Czyli niewątpliwie pytanie jest takie, jak uzyskać bardziej prorozwojowe wykorzystanie środków unijnych. Do tego jest potrzebna zmiana kulturowa, polegająca na tym, żeby począwszy od premiera, a znowu skończywszy na wójcie, przez panią minister Bieńkowską, która świetnie wydaje pieniądze, jednak zwiększyć rolę refleksji, na co wydajemy te pieniądze. Może ich wszystkich nie musimy wydać. Może absorpcja nie powinna być głównym czynnikiem, który ocenia, który jest wykorzystywany w ocenie sprawności wydawanych pieniędzy. Dlatego, że bardzo możliwe, że budujemy sobie pewien garb, z którym będziemy potem musieli w latach 2020 i później iść, bez zwiększania zdolności konkurencyjnej i bez uzyskania wystarczającej trwałej dynamizacji wzrostu. Takie dwie sprawy dotyczące naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej w procesie integracji. Wydaje mi się, że priorytety rozwojowe krajów członkowskich Unii są tak zróżnicowane, że no, Polska powinna za wszelką cenę poszukiwać dla siebie jakiegoś modus vivendi, no, jakiejś po prostu optymalnej drogi. Z jednej strony nawiązuje to do tego, o czym mówi pan profesor Czapiński. Dla Niemców wzrost gospodarczy jest sprawą, jak się okazuje, marginalną, ponieważ oni mają tak wysoki, prawda, poziom PKB, no, taki poziom dobrobytu, że to jest jakby sprawa nie tak istotna. Ale my musimy doganiać, prawda, te kraje, powiedzmy sobie, kraje najbogatsze. W związku z tym, no, siłą rzeczy, prawda, też musimy nieco mieć, wybrać, prawda, inne narzędzia, prawda, oddziaływania na wzrost. Ja bym powiedział w ten sposób, bo tu było dużo mowy o regulacji. W naszym interesie leży to, żeby było tyle regulacji unijnych, prawda, ile jest to konieczne, nawet takich jak kryteria z Maastricht, prawda, a tyle wolności, swobody gospodarczej i dywersyfikacji, możliwości współpracy, ile to tylko jest możliwe. W to się oczywiście wpisuje też, prawda, wielokierunkowość naszej współpracy. W tej chwili Niemcy są naszym największym odbiorcą naszego eksportu, ale to się może kiedyś skończyć, prawda? W tej chwili można by powiedzieć, gdyby nie eksport do Niemiec, to nasze tempo wzrostu byłoby bardzo słabe, może nawet ujemne, prawda? Więc oczywiście na to musimy zwrócić uwagę. Druga sprawa. Świat, a zwłaszcza Unia Europejska, Ameryka, prawda, ten świat zachodni poszedł zbyt daleko na drodze deindustrializacji. Tymczasem okazało się, że ta droga prowadzi do masowego bezrobocia, do bardzo mocnego problemu bezrobocia. W tym świecie opartym na usługach, no, nie ma możliwości, prawda, zwłaszcza mówi to Europa, przykład Europy Południowej pokazuje, prawda, usługi turystyczne, najróżniejsze, prawda, usługi, masowe bezrobocie. Okazuje się, że jedno miejsce pracy w przemyśle kreuje 3-4 miejsca pracy w usługach, prawda? Jeśli nie ma przemysłu, nie ma zatrudnienia. Więc oczywiście, panie profesorze, to więc czeka nas prawdopodobnie strategia na reindustrializację. To, co robi w tej chwili Francja, żeby, prawda, przemysł tworzył minimum 20% PKB. To rozwiąże, może rozwiązać i problemy wzrostu, i problemy zatrudnienia, i wiele innych problemów, również problemy innowacji. Bo jaka jest innowacyjność usług fryzjerskich, prawda, jakichś tam, prawda, gastronomicznych i tak dalej? No jest, oczywiście, że jest. Tak, jest. Ale to nie jest taka oczywiście innowacyjność, prawda, jaka zwiąże się z rozwojem przemysłowym, prawda, najnowszych, zwłaszcza jakichś tam, powiedzmy, gałęzi przemysłu. To są dwie zupełnie różne rzeczy.
Bardzo proszę, panie profesorze. Wszyscy się zgadzamy, że lepiej jest eksportować dobra zaawansowanych technologii, ale iPhone jest tylko jeden. Ja chcę powiedzieć, że wszyscy znamy, wszystkie urzędy by pewnie przestały funkcjonować, szkolnictwo wyższe też, gdyby nie koszulki. Każdy z nas używa takie na dokumenty, sporo tego. Chcę państwu powiedzieć, że gdzieś przeczytałem, że pierwszą koszulkę w Polsce wyprodukowano dopiero w 1999 roku. Wcześniej wszystkie pochodziły z importu i to wcale nie z Chin ani z Wietnamu, tylko z Niemiec. Nie sądzę, żeby Niemcy miały wyrzuty sumienia z tego powodu, że eksportowały do nas coś takiego prostego. Więc no, tak jak powiedział profesor Czapiński, skoro nie mamy jeszcze, a pani profesor z Norwegii potwierdziła, wystarczającego kapitału społecznego, to na razie dobrze też jest, jak konkurujemy kosztami pracy. Panie profesorze Czyżewski, no, rolnictwo w Wielkopolsce na Podlasiu, z całą odpowiedzialnością mówię, rozwinęło się nie tylko środkom z Unii, ale już wcześniej się rozwinęło dzięki stresorom. I chcę tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o te innowacje, potrzebne są absolutnie jakieś stresory, bo zrównoważony rozwój jakoś tak mam co do tego wątpliwości. Natomiast pani profesor, całkiem dużo rowerów w Polsce znowu produkujemy. Romet upadł, ale w Przasnyszu jest taka fabryka, pewnie znacie, firma Cross, która 15% swojej produkcji eksportuje do Chin, także tych rowerów. Także dziękuję bardzo. Jeżeli miałabym dorzucić coś do wszystkich słusznych postulatów, które tu padały, to dorzuciłabym lobbying w związku z regulacjami unijnymi. Z tych dwóch pytań, które zostały skierowane do mnie, muszę wybrać jedno ze względu na ograniczony czas, więc wybieram to, na które mogę odpowiedzieć stosunkowo krótko. Grupy interesów, a rozpad czy rozwój Unii Europejskiej. To prawda, od kiedy istnieje integracja europejska, obserwujemy tendencje odśrodkowe związane z lobbyingiem na szczeblu narodowym. Przedsiębiorstwa, banki lobują, a potem państwa stają się jakby przełożeniem i każdy ciągnie w swoją stronę. Więc ten lobbying można chyba generalnie uznać za tendencję odśrodkową. Ale od czasów, kiedy zaczęto tworzyć jednolity rynek, czyli już od lat ponad 30, około 30, mamy do czynienia ze zjawiskiem, na które chciałam zwrócić uwagę w swoim referacie, to znaczy lobowania z pominięciem szczebla państwa na szczeblu ponadnarodowym przez korporacje transnarodowe. To jest europeizacja lobbingu, tego też nie należy przeoczyć. Dziękuję bardzo, żeby zmieścić się w minucie, którą pan przewodniczący nam zadał. Ja bym powiedział tak, po pierwsze chcę podziękować pani doktor Pawlak za to uzupełnienie. Potwierdza moją tezę postawioną wcześniej, że ta dywersyfikacja eksportu jest zbyt mała. Ale chciałbym w związku z tym powiedzieć tak, bo nie zdążyłem poprzedniej części. Państwo nie zastąpi rynku w podpowiedziach dla biznesu, w jaki sposób ten biznes ma postępować, ale państwo powinno, i tutaj chciałbym nawiązać do tego, co była uprzejma powiedzieć pani profesor Jawor Kotowicz, państwo o roli i znaczeniu instytucji w kierowaniu, w podejmowaniu decyzji różnego rodzaju, państwo powinno tym biznesmenom pomagać, wspierać, pokazywać gdzie i jak, no i jeśli sami nie dostrzegli, że Azja, Ameryka Południowa czy Ameryka Północna może być tym atrakcyjnym rynkiem zbytu, to trzeba im to właśnie pokazać, ale równocześnie w tych podejmowanych przez nich przedsięwzięciach, działaniach w jaki sposób uczestniczyć. No i kończąc, znowu chciałbym się do słów pani profesor Lubińskiej przyłączyć. Negocjujmy, ja bym to uzupełnił jeszcze o dodatkowe elementy, dyskutujmy, spierajmy się, wyciągajmy wnioski z tych doświadczeń, błędów popełnianych przez innych i pewnie za jakiś czas możemy z satysfakcją powiedzieć, że jest jeszcze lepiej, aniżeli do tej pory było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że również krótko. W nawiązaniu do tych stresorów też dobrze by było, gdyby one były dobrze ukierunkowane
w tym sensie, że na zachowania rynkowe, bo był okres w Polsce, że przedsiębiorstwa w ankietach odpowiadały, że bardziej boją się urzędów niż konkurencji. No to nie jest właściwy wtedy stresor, więc niech te stresory będą rzeczywiście ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności. W związku z tymi wszystkimi głosami o innowacyjności, konkurencyjności i tak dalej, pozostaje mi podtrzymać ten postulat, to zalecenie o luzowaniu gorsetu, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, o prowadzenie działalności gospodarczej. Dziękuję Państwu za wszystkie głosy, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kilka zdań dosłownie jako podsumowanie naszej sesji. Jak zapowiadałem, prawdopodobnie to była najlepsza sesja na tym kongresie. Proszę Państwa, 9 panelistów. Zrobiłem także statystykę osób zabierających głos, siedzących po tej stronie sali. Było Państwa 11. Bardzo dziękuję za aktywność wszystkim uczestnikom tej sesji. No, chciałbym powiedzieć, że na pewno spełniliśmy tutaj postulat, że nie ma tu jakiegoś jednego mainstreamu, który by w podejściu do dyskutowanych zagadnień przeważał czy dominował, ale pokazaliśmy naszą heterodoksję, która tutaj dominowała. Byli optymiści, pesymiści, byli także, myślę, realiści pośród nas. I proszę Państwa, oczywiście, żeby mieć pełny obraz problematyki, która zamyka się w naszej sesji, to pewnie by trzeba przeczytać wszystkie referaty. Ja chciałbym, domykając niejako tę sesję, powiedzieć o jednym zagadnieniu, które właściwie się nie pojawiło w naszych wypowiedziach, a które też jest ważnym elementem, składnikiem pozycji gospodarki polskiej w tym, co nazywamy międzynarodowym podziałem pracy. Otóż, proszę Państwa, skupialiśmy uwagę przede wszystkim na innowacjach, na eksporcie. Natomiast, no nie chcę powiedzieć, że zapomnieliśmy, ale pewnie zabrakło czasu, żebyśmy mówili o inwestycjach zagranicznych wychodzących z Polski. Tak jak się eksportuje towary, jak się eksportuje usługi, my także jako kraj eksportujemy kapitał. I teraz, proszę Państwa, też tak pół żartem, pół serio, żeby dobrze skończyć tę sesję. Czasami zagraniczne inwestycje bezpośrednie przychodzące do Polski przez niektórych traktowane są jako wyzysk polskiej gospodarki. I chciałem Państwa poinformować, że my jako kraj też tego rodzaju wyzysk w stosunku do zagranicy uprawiamy. O ile tych inwestycji, które do nas przyszły, jest tak 200 kilkadziesiąt miliardów dolarów, o tyle w tej chwili już kilkadziesiąt miliardów dolarów inwestycji z Polski wyszło. 1/4 gdzieś, myślę, tak te relacje by się miały do siebie. No i proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że ten kapitał, który wychodzi z Polski po to, żeby wykorzystywać za granicę, no bo jesteśmy w gospodarce rynkowej, tak? Ten kapitał jest bardziej polski niż te towary i usługi, które wychodzą z Polski, dlatego że za granicą inwestują no, przedsiębiorstwa, cokolwiek by to nie znaczyło, polskie, ale nie będące filiami czy oddziałami przedsiębiorstw wielonarodowych, transnarodowych. Także proszę Państwa, w tej gonitwie do tego, aby mieć jak największy udział w tym torcie, który się nazywa gospodarka światowa, my też jesteśmy całkiem aktywnym uczestnikiem. Na pewno nie uczestnikiem najbardziej zwinnym, zgrabnym, efektywnym, sprawnym i tak dalej, ale mamy też pewne sukcesy, których rozwijanie i podtrzymanie w przyszłości powinno być naszym celem i zadaniem. Komunikuję Państwu, że z 4-minutowym opóźnieniem ogłaszam tę sesję za zamkniętą. Dziękuję bardzo.